Dzień dobry. Tutaj nad Odrą stacjonują podobno dziadoszanie. Tutaj zawałem. Bliżej Odry taki bunkier jest. Czyli ty jak przyjdę zawał, kawałek dalej będzie... Tak, znajdę pan. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Witam, przybyłem tutaj poszukując dziadoszan. Chciałbym się dowiedzieć, czy oni tu są, kim ty jesteś i co tutaj robisz nad Odrą. Nazywam się Rafał Sędźmierbicki, jestem wojewodą drużyny wojowniczej tej stacjonującej. Zajmuję się odtwórstwem życia, obyczajów plemienia dziadoszan, które tutaj również zamieszkiwało. Jakieś 1000 lat temu. A czyli wczesne średniowiecze, tak? Tak, do X wieku. Oni żyli w tej wiosce akurat, w Kotowicach, czy mieli większy areał, który zajmowali? Znaczy, areał zajmowali większy, bo to z tego co się orientuję, było około 3000 km2, ale znaleziono również ślady bytu mniej więcej 100 metrów od południowo-wschodniej granicy wsi, a najbliższy gruz znajduje się około 4 km stąd w kierunku Norsk. Macie tutaj grupę rekonstrukcyjną. Mówisz o odtwórstwie. Co odtwarzacie? Począwszy od rzemiosła, poprzez kulinaria, bo próbujemy przynajmniej odtwarzać kuchnię z tamtego okresu, poprzez walkę, łucznictwo, gry plebejskie, po obrząd. Czy te obrządki, o których mówisz, wy traktujecie poważnie, czy to jest po prostu tylko zabawa? Znaczy, można powiedzieć tak, jest to połączenie zabawy z czymś poważnym, bo poważne w tym względzie, że jednak jest to takie próba ukazania osobom z zewnątrz, jak to dawniej wyglądało. A wtedy oprócz tego, że pokazuje się ludziom zabawę, trzeba to w sposób taki pokazać poważny, czyli taki źródłowy. Ale nie wierzycie w dawnych bogów? My nie. Ale są grupy, które zajmują się, które, że tak powiem, przechodzą na dawne wiary. Czy można was nająć do współczesnych imprez, wydarzeń? Czy jesteście też w pewien sposób najemnikami? Znaczy, jeśli określić właśnie udział w imprezach, powiedzmy gminnych czy jakichś innych, jako najmowanie się, to tutaj moglibyśmy się określić jako najemnicy, bo uczestniczymy w imprezach płatnych, czyli za jakąś opłatą. Także oddajemy się najmować. Na pamiątkę. Dzięki za pieczęć i za pamiątkę. Zapraszamy ponownie. To już taka, żeby komuś szpilę wbić, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Przybywam tutaj z przewodnikiem do przewodnika za Ladą. To jest tak, pani? Tak. Chciałbym poznać tutaj okolice Chobienic. Co tutaj można zobaczyć w okolicy? W Chobieni możemy zobaczyć piękny zamek, pałac renesansowy. Jest piękny rynek z fontanną na środku, jak również jest kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, skąd widać przepiękną rzekę Odrę. W takim razie ja tam się z całą pewnością wybiorę. Zachęciła mnie pani do tego, a szczególnie tą skarpą nad Odrą w Chobieni przy kościele. Także zaraz tam się udaję. Prosiłbym jeszcze o jedną rzecz. Tak. Uzupełniam pieczątki do przewodnika. Czy może mi pani taką pieczątkę przybić? I tutaj mamy Siwosza Nadodrzeńskiego, ducha Odry, w Chobieni, który przewiduje mi, że Rafał Pecia zostanie premierem. Ale żeby to nastąpiło, to trzeba jeszcze nieźle się nagimnastykować i wspiąć do góry. Także bardzo mi się to podoba.
Jedną z takich ciekawostek jest to miejsce, zaraz za mną. Jest to pomnik ku pamięci wszystkim osobom, które zasłużyły się czy oddały życie za miejscowość Chobienia. Natomiast wcześniej tutaj był pomnik żołnierzy radzieckich. Po wyprowadzeniu wojsk radzieckich z Polski postanowiono ten pomnik rozebrać i okazało się, że znajduje się tam pomnik żołnierzy niemieckich poległych w II wojnie światowej i nie chciano tego pomnika się w jakiś sposób pozbywać, wobec tego przeniesiono go do parku tuż opodal w miejscowości Chobienia. Jest tutaj bardzo ładne miejsce, jak na wieś. Chciałbym zobaczyć, co tam się skrywa. Bawię się w chwili obecnej w geocaching, uruchomiłem sobie aplikację i szukam skrytki. Jest tutaj gdzieś cache w odległości 1 metra ode mnie. Namierzyłem go na smartfonie za pomocą specjalnej aplikacji, która do tego służy. Postaram się odnaleźć teraz cache'a i zobaczyć, co w nim jest. Powinien być gdzieś tutaj, bo tak wskazuje mi odległość 50 cm w tym kierunku, czyli tu powinno być w tym słupie. Jest, mamy go. O, proszę bardzo, znalazłem cache'a. Typowy mikrus z butelki PET. Zobaczymy, co jest w środku. Słonik, gumka, ołówek oczywiście, jak w większości petów i logbook, w którym dokonano już wielu wpisów. Teraz ja muszę dokonać wpisu. 18, tak. I mój nick to misjonarz. Skrytki oczywiście są różne, szczególnie tutaj w Dolinie Odry. Jest taki team, który nazywa się Edu Silesia Team. Założył ponad 100 skrytek i w wolnym czasie chciałbym właśnie pozdobywać skrytki tego teamu. Ten cache, który zdobyłem w chwili obecnej, nazywa się Szok. Nazywa się Szok. Jeżeli już wykonałem wpisu, który nie jest moją własnością, odkładam go w miejsce, dokładnie tam, gdzie on był. Odpalam apkę i idę szukać następnego. Znalazłem tutaj bardzo ciekawy krzew. Jest to krzew rodzimy, cis pospolity. Cała roślina jest trująca. Jest trujące mleczko, które zawiera w gałązkach, jest trujące no i niezjadliwe. Oprócz jednego elementu, mianowicie tych owoców. Osnowa tych owoców jest jadalna. I można z nią się zajadać. Jest bardzo słodka, bardzo dobra, bardzo smaczna. Ale są tutaj jeszcze pestki. I te pestki, o takie kleiste, trzeba wypluwać, dlatego że pestka jest również trująca. Czyli cały mechanizm polega na tym, że
ptaki zjadają tą osnowę, zjadają cały owoc, przemieszczają się, następnie wydalają nasiona, rozsiewając naturalnie cisa w okolicy. Przybywam tutaj z przewodnikiem za radą. Tutaj jest napisane, że u Państwa można skończyć 16 lat. Tak, jak najbardziej. Mają Państwo wolne pokoje? Tak, jedno i dwuosobowe. Tutaj dwuosobowy mieści się na parterze. Mhm. Można skorzystać z tego rozlegu? W cenie 35 zł. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie. Proszę bardzo.